Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski z internetowego sklepu modelarskiego tankmodels.pl, który mieści się właśnie pod tym adresem, czyli tankmodels.pl. Witam serdecznie swoich subskrybentów, witam serdecznie podglądaczy mojego kanału, których zapraszam do subskrybowania go, ponieważ ułatwi mi to życie z YouTube'em. I myślę, że was to nic nie kosztuje, a jeżeli chcecie być, a mi to naprawdę ułatwi życie, jeżeli chcecie być poinformowani na bieżąco o nowych odcinkach, no to zapraszam też do kliknięcia takiej ikonki dzwonka i będziecie w momencie, kiedy będzie premiera, zapowiedź filmu, no to dostanie się powiadomienie, kiedy i dokładnie będzie kolejny odcinek unboxingu, czy też na przykład będzie to pogadanka modelarska, czy też będzie to na przykład jakiś poradnik modelarski. Jak widzicie, bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie kolejny F-16 w wersji CD, ale już uwaga, model w wersji Block 52+, jest to model producenta chińskiego, firmy Kinetic Model Kit. Jak zauważycie, to jest tylko i wyłącznie polska wersja F-16. Tu mamy dokładnie mniej więcej opisane, jakie możemy sobie wersje kalkomanii oczywiście do tego modelu zrobić, ale również wersje, czy to będzie wersja D, czyli dwumiejscowa, czy też wersja C, jednomiejscowa. Niestety ostatnio pokazywany przeze mnie model Jastrzębia w 4/8, też w wersji C, blok 52, niestety nie ma możliwości z tamtego modelu wykonać po prostu wersji polskiej. Oczywiście ktoś, kto nie przywiązuje uwagi na przykład do typu uzbrojenia, delikatnej różnicy we wlocie powietrza, to spokojnie może tamten model zakupić i sobie skleić. W komentarzach do tamtego filmu znajdziecie wypowiedzi jednego z subskrybentów, który z tego, co można przeczytać, zna się na F-ach 16, tym bardziej polskich F-ach. I posłuchajcie, warto przeczytać te komentarze pod tamtym filmem, żeby zobaczyć, na czym polegają różnice. A teraz tak, to jest oczywiście model też 4/8. Tylko i wyłącznie polska wersja. Część kalkomanii wykonanych jest przez włoską firmę Kartograf, ale polskie kalkomanie są wykonane przez firmę polską Model Maker. Mamy oznaczenie, że jest to skala 48. Mamy po kolei, posłuchajcie, wersje, jakie możemy zrobić. Na przykład z 2013 roku z podpoznańskim Krzesin. Tak samo mamy z 2014, posłuchajcie, to jest to właśnie NATO Tiger Meat, wszystkie to są Tigery, na przykład z 13 roku mamy tak samo blok 50, tylko C, tu mamy na przykład D wersję, wersję D, czyli dwumiejscowa, jednomiejscowa, z 2014 roku również z bazy pod Poznaniem Krzesiny. Tu mamy bardzo fajnie przez producenta, posłuchajcie, wyszczególnione, jakie uzbrojenie zawiera ten model Jastrzębia. Mamy właśnie jeszcze tu pokazane właśnie zdjęcia i uwaga, to są dodatkowe te zbiorniki, o których wspominałem wczoraj, posługując się właśnie takim dwumiesięcznikiem i serią o polskich właśnie myśliwcach, znaczy o polskim F-16, i to są te, wykonać można w standardowej wersji. Zwróćcie uwagę, że można wykonać jednoosobowego, czyli wersję C F-a ze zbiornikami, ale można wykonać też wersję D również ze zbiornikami dodatkowymi paliwa. Zaraz zobaczymy, czy one są gdzieś tutaj
może opisane dokładnie. Teraz szukam szybko takiego zdjęcia z opisem. W każdym razie, to są dodatkowe właśnie zbiorniki. Zapomniałem, jak one się nazywają. One mają taką fachową nazwę. I teraz co? Posłuchajcie, zaglądamy do pudełka. Nie będzie to krótki unboxing, ze względu na to, że tych części jest od groma i ciut-ciut. Zacznę od przejrzenia instrukcji. Nie ma to tamto. Trzeba zerknąć. W środku są dwie kalkomanie. Niestety ten model aktualnie jest niedostępny w tej wersji. Można kupić inne bloki 52 od Kinetica, ale do tamtych trzeba już kupić dodatkowe kalkomanie. Więc Kinetic wydaje nadal różne wersje F-16 w różnych barwach. Z tego co pamiętam, to chyba właśnie było, że wersja grecka bloka 52 nadaje się Kinetica do wersji polskiej. Co my tu mamy? Duży format, bardzo fajny, bardzo fajnie wykonana, posłuchajcie, instrukcja. Ja się przesunę trochę, bo się widzę, przesunąłem. Mamy zawartość całego pudełka. Widzimy, że mamy dwa kokpity, jedno i dwuosobowe. Ale ja już sobie oglądałem częściowo ten model i powiem wam, że jestem pod wrażeniem, ale tak naprawdę na poważnie teraz będziemy razem oglądać ten model, ponieważ no, ja tak tylko przez folię oglądałem. Fajną rzecz mam, posłuchajcie, tu mamy właśnie kabinę, wersja C i wersja D, dwuosobowa. Ja najprawdopodobniej wykonam z tego modelu wersję jednoosobową, ponieważ mam tylko jedną figurkę pilota F-16, chyba że sobie go sklonuję. Z jakiegoś modelu dostałem, nie pamiętam jakiej firmy, od znajomego, który podesłał mi właśnie figurkę pilota F-16 z jakiegoś tam zestawu. Posłuchajcie, figurka naprawdę super. Daje nam też producent, proszę bardzo, tutaj kolorystykę podaje, bardzo fajnie, jest farbę Amomiga, czyli Amo by Mick Jimenez. Tu mamy fajnie właśnie wszystkie wyszczególnione kolory. Tutaj mamy kolejne etapy składania i przy okazji też malowania. Mamy, bo nie wszystko można skleić i wszystko później dopiero pomalować. Tutaj mamy kolejne instrukcje, element składania. Bardzo fajnie są zrobione koła, z kilku elementów się składają. Bardzo, powiem wam, ta instrukcja jest bardzo przejrzysta. Tu jest fajnie zrobione, żeby uważać na pewne elementy, które są na skrzydłach, jak i również na stateczniku. Tu jest ten charakterystyczny właśnie dla polskiej wersji, posłuchajcie, pojemnik na spadochron. Tu trzeba właśnie na to zwrócić uwagę. Tutaj mamy właśnie, żeby uważać na takie trzy na pewno, żeby ich nie ściąć. To samo tyczy się skrzydeł. Tu mamy fotel pilota w wersji C, jak mamy go sobie złożyć. Tu mamy duże już przeszklenie kabiny pilota, pojedyncze przeszklenie. I mamy fajnie to rozbite, posłuchajcie, na wersję C, na wersję D. Mamy bardzo fajnie zaznaczone kolory farb, które elementy jaką farbą pomalować. Tu już praktycznie jest składanie. Tu mamy ten wariant właśnie, czy dajemy dodatkowe zbiorniki, czy też nie. Mamy od razu informacje o elementach fototrawionych. Tu mamy, proszę bardzo, fajnie opisane uzbrojenie. I mamy od razu wszystko napisane, co to takiego jest, i możemy sobie od razu po prostu poszukać wszystkiego, poczytać. Ja na przykład nie znam się na tym uzbrojeniu i powiem wam, tu są dodatkowe jeszcze zbiorniki podwieszane pod skrzydłami. Tu mamy 370 galonów, inny zbiornik też ma na przykład 300 galonów. Tylko nie wiem, czy do posłuchajcie, Jastrzębia
który ma dodatkowe zbiorniki, podwieszamy jeszcze takie pod skrzydła. Nie wiem, tutaj też proszę tego subskrybenta, który pisał o F-ie z Italerki, po prostu o jakąś krótką informację, czy można dawać dwa zbiorniki i paliwa, te między kadłubem a skrzydłami montowane, jak i również te pod skrzydła. No i tutaj mamy, posłuchajcie, co to jest. Aha, możemy sobie uzbrojenie tutaj po prostu dopasować, jak zrobić. Tu mamy jeszcze wyszczególnione właśnie kolory, jak naklejać kalkomanie, w które miejsca. Od razu mamy z opisem właśnie tego NATO Tiger Meat. W tamtym, pamiętacie, było to dokładnie oznaczenie właśnie do tego italerowskiego, posłuchajcie, EFA 16. Tak się prezentuje instrukcja. Kalkomanie teraz. Tu są standardowe kalkomanie z oznaczeniami technicznymi, które sobie możemy naklejamy na model. Ta fajnie jest zrobiona. Tutaj taka kalkomania AIMX9X. Bardzo fajnie się mieni. I to jest kalkomania standardowa do oznaczeń też na modelu, jak i również uzbrojenia. Tu mamy właśnie pokazane w 2018 roku takie znaki eksploatacyjne uzbrojenia też są. Powiem wam, super to wygląda. Tu mamy na przykład full tank, tu mamy jedno uzbrojenie, drugie, mamy wszystko fajnie, posłuchajcie, opisane. Rewelacja, nie musimy żadnych tutaj robić maskowań, tylko mamy od razu żółte oznaczenia. Tu mamy na przykład napisane też laser, tu jest AGM-65. Kurczę, pióro, powiem wam, że naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Za chińskiego boga, bez takich, powiem wam, na podstawie instrukcji można by było zdębieć, a tu jest rewelacyjnie to po prostu rozpisane. Czyli bierzemy sobie, malujemy na przykład całe wyposażenie, jakie może, mówię o uzbrojeniu, jakie, czy też zbiorniki dodatkowe z paliwem. Możemy sobie po prostu rozłożyć koło sklejonego EFA, mieć fajnie właśnie wszystko to opisane, więc wiadomo, co jest co. Kurka wodna. Nie, no jestem pod wrażeniem, powiem wam. A to jest ta specjalna kalkomania, wykonana właśnie przez Model Makera. Nie wiem, czy ona jest ogólnodostępna w tej chwili, czy ona była tylko wykonana i dedykowana do właśnie Kinetica. Powiem wam też, tutaj jest, tak, tu są też właśnie, tu są kalkomanie te takie techniczno-eksploatacyjne. Mamy numery poszczególnych samolotów. Fajnie kalkomanie się prezentują. Co do kalkomanii Model Makera, nie mam zielonego pojęcia, jaka jest jakość tych kalkomanii. Na podstawie tego, co tu widzimy, powiem wam, no prezentuje się to rewelacyjnie. Kurczę, wygląda to super. Jak komuś będzie za długi ten film, to pamiętajcie, macie taką opcję prędkości na kanale YouTube. Razy dwa. Biorę, posłuchajcie, pierwszą ramkę. To jest ramka B. A teraz idę po nasze czarne tło. Już zmienione. No i oglądamy sobie, posłuchajcie, elementy na ramce. Robią one wrażenia. Bardzo ładnie jest to wszystkie elementy. Tu mamy wersję to właśnie D. Słyszałem, że są jakieś problemy z którąś wersją wydania Kinetica przy sklejeniu. No ale powiem wam tak, nie mam zielonego pojęcia, którą ja mam wersję. Ja ją kupiłem z drugiej ręki, ponieważ ta wersja jest od kilku ładnych lat. Jest to model z 2018 roku. Ja jeszcze nie myślałem, że będę sklejał modele samolotów w skali 1,48, a jednak. I tutaj powiem wam, o kurczę, pióro, fajnie to jest zrobione. Popatrzcie na wnętrze kabiny, wyposażenie kabiny.
Tu jest ta dwumiejscówka. To jest ramka poświęcona wersji właśnie D. Bardzo ładnie wykonane elementy. A model będzie miał wymiary. Posłuchajcie, tu producent gdzieś zapodał wymiary. A w ogóle część jest 450 plus. Oj, będzie zabawa. A jeżeli chodzi o wymiary, no to jest 360 mm i 197 mm. Ale fajnie tyle części, kurka. O, i tu są, posłuchajcie, znalazłem dwie pary właśnie tych zbiorników dodatkowych. Zaraz zobaczymy, czym to się różni, bo widzę, że jest jakaś różnica. To jest ramka S. To jest ramka S z jakimiś numerami 1, 2. No i powiem wam, że trochę zdurniałem, o co tu chodzi. Help me, Obi-Wan Kenobi, przydałby się jakaś pomoc, bo no to jest lepiej wykonana, ta ramka, tak jakby to była druga produkcja. Tak, tu mamy elementy fototrawione, które tu wklejamy, a tu mamy element, który, posłuchajcie, był najprawdopodobniej w jednej z wersji. Poza tym jest bardziej wyraźna. Tak, tutaj nawet te linie podziału, proszę zwrócić uwagę. No, różni się. Tu jest ten drugi element. Tak, tutaj są te miejsca. Ha. Znawcę od Kinetica F-16 potrzebuje. To na razie oglądamy ramki. A ja nie mam niestety wiedzy takiej merytorycznej, żeby coś wypowiedzieć się na temat tych ramek, czy one są dobre, czy one są złe. Na razie są bardzo ładnie wykonane, ale widzimy różnicę w jakości. Teraz jest kadłub. I zaraz przechodzimy do omawiania kadłuba. No i oglądamy sobie. Detal jest naprawdę bardzo ładny. Przynajmniej ja na chwilę obecną, na podstawie tego oglądania swojego przez okularki. Jest bardzo ładnie wykonany model. A ciekaw jestem, czy to jest element haka, który można by było do systemów ratunkowych takich na, z linami lub siatkami do przechwytywania samolotów. Takie liny BAC 12 i BAC 14, znaczy urządzenia są BAC 12 i BAC 14, które są potężnymi maszynami, które stoją po dwóch stronach lotnisk i tu jest rozciągnięta specjalna lina z tworzywa, które właśnie zatrzymać może samolot, właśnie hak, ewentualnie na przykład może być podniesiona nagle automatycznie między przednim a tylnymi kołami. Są też siatki, no bo mogą być różne problemy z lądowaniem i właśnie można takie urządzenia sobie fajnie zrobić. Jest tylko jeden producent tych właśnie urządzeń, które potrafią wypuścić taką taśmę z liną. Bardzo elastyczna jest ta, znaczy elastyczna bardzo. Jest elastyczna. To nie jest lina stalowa, ale pomaga właśnie w szybkim takim lądowaniu lub wspomaga po prostu przechwytywanie samolotu w razie problemu z wyhamowaniem. I teraz patrzymy, jak to otworzyć. I powiem wam za chińskiego, bo... A jest, dobra. Tu mamy. I to jest ramka z tworzywa właśnie przezroczystego. To jest ramka Z. No i mamy różne elementy właśnie oszklenia.
Bardzo ładnie to jest wykonane. Znaczy nie to, żeby powiedzmy to, czy jest dopasowane, zero nadlewek, zero skurczy, tak. Przezroczysty, ładny plastik jest. No i kolejna torebka. I tutaj właśnie mnie trochę zaniepokoiło to, że ten element jest, posłuchajcie, z innego koloru. Możliwe, że to jest inna wersja produkcyjna. Nie wiem, nie znam się na tym aż tak, ale będę się starał ze wszystkich sił, żeby ten model skleić. I teraz patrzymy sobie. To jest góra. Inny kolor plastiku. Takie kacze jajo. Może tego nie widać. Właśnie patrzę na ekran kamery i nie widać, ale powiem wam, że jak ja tutaj w oświetleniu właśnie patrzę, to troszeczkę się pourywały niektóre elementy. Trzeba będzie bardzo uważać, bo tych elementów właśnie nie obcinamy. A tu widzę, popękały i coś trzeba będzie, wezmę po prostu taśmę i chyba podkleję te elementy, żeby to nie pogubiło się. Właśnie wziąłem sobie kawałek taśmy. Tak. W razie czego, jeżeli coś będzie nie pasowało, jakieś części ulegną uszkodzeniu, to powiem wam, po prostu napiszę sobie do kinetyka. Do CD. Teraz ramka MM. Tak się prezentuje. Jest to wylot dyszy. Mamy już część elementów uchwytów, mamy koła, mamy elementy, tutaj mamy właśnie też taki element, który wysuwa się z kadłuba. Elementy do przyklejenia na, pod i obok kadłuba tak samo. No tu jest po prostu dysza. Kolejna ramka z elementami, to jest ramka F. I mamy kolejne uchwyty, profile. Tak się prezentuje ta ramka. Tu jest nos. Tak prezentuje się nos. Nie jest zadarty ani wydłużony. I to jest ZZ7. Dość istotna pewna cyfra w katalogu części, bo zapewne jest też do innych wersji. Elementy kadłuba. Kolejne elementy, ramka SS. Do wklejenia widzę część elementów do zbiorników zapasowych i pewnie do innych jeszcze kadłuba samego. Ramka 2 i coś takiego. I ramka oznaczona jako A do wersji C, czyli jednoosobowego. Tu mamy też najprawdopodobniej do... Tak, to jest część, którą albo nakładamy na oszklenie kabiny. Tu mamy elementy do wnętrza. Tak prezentuje się kadłub, część kadłuba, góry kadłuba. Tutaj na pewno wchodzą, właśnie nakłada się te zbiorniki. A tak prezentuje się od górnej części strony kabina. I to jest to wszystko. Teraz dalej lecimy. Posłuchajcie.
jest tego od metra i ciut ciut. Teraz patrzę, jak kolejną torebkę się otwiera. Tu się otwiera w ten sposób. Jest to ramka z uzbrojeniem. No i trochę tego jest. Dwie ramki, ale masa uzbrojenia. Dwie ramki mamy. Takie same. I tak prezentuje się ramka z elementami uzbrojenia EFA 16 w wersji Block 52, wersja CD, ale oczywiście chodzi o polską wersję Jastrzębia. I takich ramek mamy sztuk dwie. Kolejna torebka z elementami kadłuba, silnika. I tak się przyglądam, jak się otwiera. Powiem wam, sporo fajnie, dużo części fajnie. To jest spód. I to jest pewnie taka ramka, która w zależności od wersji jest dodawana, bo to jest właśnie wlot. Od ten od spodu, który jest właśnie dla wersji Block 52, dla wersji CD. Są elementy wewnętrzne. Tak, dokładnie. I to jest ramka J. Dalej będę miał składania. Taka tyci-tyci rameczka z elementami podwozia. Ramka H. I tu mamy tylne podwozie. Tak prezentują się felgi, opony. Opony są z dwóch części. Tu mamy, powiedzmy, golenie. Nie zrzekła mnie. Jeszcze minę mam, trzymam fason, chociaż z torebki na torebkę coraz bardziej patrzą rany boskie w części, ale będzie zabawa. Kolejny, posłuchajcie, części kabiny, zbiorniki, uzbrojenie, mocowania. O rany. Te dwie takie same torebki. Oczywiście my sobie tylko jedną ramkę obejrzymy. Znaczy dwie takie same ramki, tak? Kawał ramki. Taka, tak wygląda. Zbiorniki zapasowe właśnie na paliwo, uzbrojenie. Elementy zewnętrzne, na zbiorniki, mocowania, fotel. To jest ten element właśnie, który z tyłu wystaje i znajduje się w nim spadochron. Dobrze. Torebka z oszklaniem. I gdzie ona się zaczyna, żeby ją otworzyć? Tutaj.
To jest szklenie do wersji D. Powiem, super jest to wykonane. No i tu pójdzie sporo taśmy maskującej. Trzeba będzie się nieźle nakombinować, chyba że sobie zafunduję maski. Ale ostatnio, powiem Wam, zmieniłem firmę dotyczącą taśm maskujących. Do tej pory używałem firmę Tamiya taśmy, ale ostatnio, budując pewną makietę lotniska, zacząłem używać Amobay Mick Jimenez, arkuszy, takich dużych A4 arkuszy właśnie masek z papierem maskującym, jak i również taśmy taśm by Jimenez Amo. I powiem Wam, że mam wrażenie, że ta taśma jest lepsza, a na pewno nie przemaka przy malowaniu na przykład dość dużą ilością farby, jak malowałem, bo były duże bardzo powierzchnie. Powiem Wam, że była jedna warstwa farby, jeden kolor, drugi kolor, trzeci kolor. I powiem Wam, że ta taśma nie przemakała. Więc dość istotna moim zdaniem uwaga, bo jak będziemy malować jakiś, powiedzmy, kamuflaż na modelu i będziemy sobie wycinali na przykład z arkusza A4, powiedzmy, maski, no bo duży mamy samolot, tak, duże powierzchnie, dużo trzeba się naciąć, szkoda czasami, chociaż ja posługiwałem się i arkuszem, i taśmą jednocentymetrową, dwucentymetrowej szerokości. A i fajna rzecz jest też, lepiej się urywa. Tak jak czasami musiałem urwać taśmę, to dużo lepiej mi się rwała ammo taśma. Ta mija się przycinała i niestety nie dało rady tak paluchami ich rozerwać. No właśnie. Blaszka. Tyle jest PE. No i największa ramka chyba? Tak, największa. Elementy kadłuba. Powiem Wam, że ten model, tak jak mówiłem, kupiłem z drugiej ręki od osoby, która po prostu troszeczkę pozbywała się modeli samolotów 4-8. Naprawdę kupiłem go po okazyjnej cenie. Wahałbym się nadal czasami, ale no teraz oglądając ten model, powiem Wam, że jest naprawdę rewelacyjnie. Tu mamy zakończenie wylotu, tutaj stąd wyskakuje spadochron. Część 38. Tu są elementy wnętrza, elementy też deska rozdzielcza, przednie koło, kolejne elementy mocowania. To jest góra, właśnie tutaj to, co widzimy przed pilotem. Właśnie tu mamy te elementy spadochronu. Tu mamy jeszcze jeden taki element. No, powiem Wam, że fajnie jest zrobione. Widzę, że tu są elementy też do innych wersji. O, tak samo tutaj na to trzeba uważać. Słuchajcie, no to jest to wszystko. Pudło jest puste. To jest cała zawartość. Nie wiem, ile czasu trwał unboxing, ale w każdym razie pokazałem Wam, co zawiera pudełko od FA16 wersji CD Block 52.
w polskiej wersji polskich sił zbrojnych, jeżeli polskiego lotnictwa, od chińskiej firmy Kinetic. Numer katalogowy 480076. Niestety ten model jest w tej chwili dostępny tylko z drugiej ręki. Producent nie wypuścił wznowienia, chyba trzeciego. Ja bardzo dziękuję Wam za uwagę. Liczę na komentarze, na poprawki mnie, uświadomienie mnie również pewne, które to są pewne elementy. Jeżeli macie jakąś fajną, na przykład monografię poświęconą polskim, na przykład EFOM, ewentualnie jakiś dobry materiał źródłowy, to bardzo proszę o informację, żebym mógł sobie poczytać po prostu. Żebym wiedział, że dany model FA-16, na przykład w 7.2, czy też powiedzmy w 4.8, czy 3.2, może taki też będzie, na pewno jest wersją polską, a nie imitującą powiedzmy polską wersję. Bardzo dziękuję za uwagę, liczę na lajki, liczę na suby. Niestety tego modelu nie mam w sklepie, mam na swoim stanie jedynie. Dziękuję za uwagę. Komentujcie, lajkujcie, subujcie mój kanał, dzwonkujcie i posłuchajcie czołgiem do następnego odcinka unboxingu lub też może poradnika.